Witam, witam. W nowej karierze. Mam zrobione zysk z 7 dni 1090 zł. 8500. Bierzemy sobie ofertę. Olej lokomotyw 776. Bierzemy na Łotwę. Przyjmiemy to zlecenie. W końcu zarobić trzeba pieniądze, nie? Olej. Aha. Jedziemy sobie spokojnie. Ja sobie tylko jeszcze ustawię ten deszcz. Żeby był trochę mniejszy. 9%. Ciśniemy sobie spokojnie. Mam nadzieję, że głos będzie też dobrze słyszalny. No i co no? Taka jest praca. Mam ustawione oczywiście realne mam ustawione stawki płacy za kilometry. I co nam? Musimy jeździć. Za te stawki. 200 km za 700 zł, to wiecie, to jest nic, nie? Co ja wam mogę powiedzieć? Jedziemy sobie. Zmienimy oczywiście pas. I sobie mogło przestać padać. Ale pogoda taka jest, taka jest. Wykonam tej pogody nie zamawiał. Ślisko. Tu jest ten nowy wygląd tak naprawdę układu Eurotrucka, po nowym silniku jest on wrzucony. Ach, kurczę, jest to wtupa. No i przede wszystkim realne mandaty mamy, nie?
Tesla. To jedziemy w stronę Rosji, Łotwy, Rosji, no jak zwał, tak zwał, w głąb Rosji się wbijamy. Ja zaraz powinno przestać padać, tam się już przejaśniło, ale deszcz też widzę, że jest tutaj. Przestała padać, w końcu coś w tych lusterkach chciałem zobaczyć. A nie. km. Taki króciutki odcinek z zapowiedzi. Nową wersję Eurotrucka. Na nowym silniku bazującym, przede wszystkim wyprzedza nas ziomość z Tesli. Póki co mi się na razie podoba. Wydaje mi się, że zwiększyły się też FPS-y, że poprawili trochę to. Graficznie. Ale czy to odczuwam? Jakoś tak. Później ta gra chodzi na ultra i promienie są ładne. Cień ciężarówki też jest dobrze widoczny. Ogólnie lepiej się gra. Nowe tekstury są. O to chodziło, bo tamten silnik już był przestarzały. Trzeba było zmienić wersję silnika na pewno. Wbijam tylko level na tą chwilę. No, ładnie się jedzie. I drogi są teraz takie lepsze. Świeży kierowca, to wiadomo. Dostałem niedawno pracę, więc... Znaczy pracę dostałem. No i chuj. Nie zdążyłem.
Dobra, na lusy wrzucamy. Co my tutaj za jakieś auto mamy? BMW straża. Ziomuś też za nami skręca? Się blisko mu kurde trzyma, gościu. No może, ale niech się trzyma. Co mnie tam? Ważne, że lecimy. Flower, kwiatki. I sobie tam w lewo. Na rondzie skręcimy. Trzeci zjazd. Jak w Brzezinach, można powiedzieć. Uciane będziemy jechali. Trzeba trzymać tych przepisów, bo tu rondo jest na rondzie. To jest raz, a dwa, że nie chcielibyśmy mandatu zgarnąć. Jakoś dziwnie nas ta droga prowadzi, no ale cóż. Tak nam każe jechać, tak będziemy jechali. Tak, byliśmy jechać w sumie, to jest prosto. No i niestety, pierwszy wypadek. No chłopca cofnął w ogóle. Teraz przed sobą piękne 114 km prosto. Jedziemy. O, niestety dużo nie zarabiamy. No ale wozimy. To jest nasza pierwsza praca, wiecie. Doświadczenie się zdobywa dopiero po kilku latach przepracowanych. I każdego dnia się też zdobywa. Ja sobie na razie tutaj u szefa jeżdżę. Przez jakieś wioski. Jakieś szyny wieziemy, czy Bóg wie co.
52 km przez takie wioski. Nie jest źle. Bezpieczna trasa. 22 stopnie. Myślałem, że psy za nami jadą. Trochę z górki mamy. Jedziemy przez słynny most. Nie, zaraz będziemy. Tak naprawdę. Może co ten odcineczek. Dzisiaj jeszcze pewnie będzie jakiś może live albo coś nagrywane. Zobaczymy. Udało się na pomarańczowym przejechać. O ja kurwa, poszedł. Jebany. Jak wyszedł, jak z procy. No, będziemy wyprzedzał Audicą. No, jak kurwa wyprzedzał, że zwolnia teraz. Sieć malinowy. No i to są właśnie kierowcy. Ładne te lasy, drogi, powiem wam. Muszę kiedyś tutaj sobie swoim golfem przyjechać. Pozwiedzać. Na razie mam mało pieniędzy, może jak dostanę jakąś robotę lepszą, to Denerbrook odkryty. To może wtedy sobie coś gdzieś się pojadę.
3 km elegancko. No, futra drobnięty, także luz. No nie rozjeżdżają się. To mogłoby mi to kosztować dość dużo. To będzie tutaj. Okej, w takim razie dziękuję wam za moją przejażdżkę z wami. Drugi poziom, pięknie. Myślę, że będziemy w wysokiej wartości. 1800 mamy zrobione. Bank się nam jeszcze nie otworzył. Niestety, zakup w garażu, dealerzy, agencja. Dobrze. Ja wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję, lajka. No i na razie.